Stali bywarcy na targach Drema, tak? Tak jest. Od wielu już lat, któraś z rzędu, myślę, że 12-13 edycja, na której jesteśmy. Mimo dużych targów w Hanowerze, tegorocznej Ligny, pokazaliśmy się z nowością, jeżeli chodzi o trak taśmowe poziomy. Czym się charakteryzuje ta nowość? Charakteryzuje się szybkością przede wszystkim. Idziemy w kierunku uprzemysłowienia produkcji, czyli coraz większa wydajność. Staramy się zmniejszać wysiłek fizyczny pracowników, czyli stawiamy na mechanizację podawania, odbioru surowca. Wszystko po to, żeby jak najbardziej, tak jak wspomniałem, zwiększyć wydajność, ograniczyć wysiłek fizyczny pracowników, jak również zwiększyć bezpieczeństwo. Sprzęt ten był pokazywany też na zeszłorocznych targach, tak? Rozumiem, że teraz jest odpowiednio udoskonalony. Na czym to udoskonalenie polega? Udoskonalenie polega na zastosowaniu hydraulicznego naciągu pił, na zastosowaniu większych kół pasowych, na których, po których toczy się piła. Wpływa to w znacznej mierze, poprawia to w znacznej mierze trwałość piły taśmowej. Mamy większy kąt załamania, czyli trwałość piły przede wszystkim, dłuższa piła, co również korzystnie wpływa na to, że ona może dłużej pracować, ponieważ więcej zębów jakby pracuje. No i przede wszystkim szybsze powroty, szybsze cięcie, delikatnie większy główny motor na poziomie 18 kW i szybsza hydraulika. I także tym sposobem szybsza wydajność, lepsza wydajność lepsza całej pracy. Lepsza wydajność, dokładnie. Oprócz tego sprzętu, co jeszcze Państwo macie na swoim stoisku? Oprócz tego sprzętu pokazaliśmy dwupiłę pionową, taśmową. Jest to maszyna dedykowana do przerobu drewna stosowego, średniowymiarowego, cienkiej kłody do 40 cm średnicy. Długości w tej chwili mogę powiedzieć, że nas nie ograniczają. Od metra do 6 taka kłoda w polskich lasach występuje i taką również ta maszyna może przetrzeć. Przepracować. Tak jest. Niestety nie mogliśmy pokazać tu systemu podawania do tej maszyny, ponieważ podajniki z reguły są dużych gabarytów, od długości 6 do 12 metrów. Nawet takie, na które możemy złożyć całą ciężarówkę drewna. Tak. Co ciekawe, w tej maszynie, tak jak tutaj widać, mamy hydrauliczny obrót kłody przed piłami w celu optymalnego ustawienia jej przed wejściem w piły. Możemy delikatnie te krzywizny jakby ustawić tak, żeby jak najefektywniej przeciąć. I mechaniczny odbiór oflisów, które puszczamy dalej na obrzynanie. Dość szczegółowo omówiliśmy te dwa sprzęty, ale widzę, że coś jeszcze Państwo macie na stoisku. Coś jeszcze. Może dwa zdania o tym pokazaliśmy trzecim urządzeniu? Pokazaliśmy maszynę tarczową, wielopiła, jednowałowa czeskiego producenta TOS. Jest to niezbędny element w utrzymaniu wydajności tego traka, który pokazaliśmy dwupiłowego. Czyli kompatybilne urządzenie do tego? Kompatybilne. Tak jak widać, produkcja w miarę możliwości tutaj pokazania na targach jest liniowa, czyli od podajnika, gdzie ładujemy surowiec, poprzez rozkrój gotowych pryzm na wielopile. Za wielopiłą instalujemy formatówkę, która przytnie nam na określony wymiar gotowy już element, czyli produkcja potokowa. Na koniec ocena targów? Ocena targów. Duże zainteresowanie. Duże zainteresowanie. Nasi stali klienci wieloletni widzą, że się rozwijamy, że jakby słuchamy ich potrzeb, że staramy się zwiększać wydajność, mechanizować proces przetarcia. Także ogólnie ja zawsze
wszystkie targi postrzegam bardzo pozytywnie i myślę, że przełoży się to na dalszy rozwój firmy i sprzedaż. Świetnie. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Dzięki.